witam Was serdecznie w nowym dniu i w nowym filmie. Marcin Szymański, vlog bez ściemy i zapraszam Was teraz do kuchni. Myślę, że ten odcinek zainteresuje szczególnie osoby właśnie z problemami żołądkowymi, z wrażliwym żołądkiem, osoby, które miewają wrzody na żołądku, refluks żołądkowy czy tam jakieś nadżerki. No ja się niestety borykam z tym problemem, z nadżerkami żołądkowymi, nawracającymi nadżerkami, nawracającym refluksem. No w dzisiejszym odcinku nie będę wnikał, co spowodowało u mnie, co powoduje u mnie taki stan, natomiast powiem o mojej przykładowej diecie, którą ja stosuję i która, że tak powiem, z powodzeniem leczy moje dolegliwości żołądkowe. Właśnie sobie robię drugie śniadanie, bo pierwsze śniadanie to był po prostu banan i kromka chleba z chudym serem białym. Teraz robię drugie śniadanie, a na drugie śniadanie już Wam pokazuję, co będę jeść. I no ja jako nie jestem lekarzem, ale osobiście zalecam to, ponieważ zalecają to gastrolodzy, zalecają to różni specjaliści i po prostu są dowody na to, że to skutecznie obniża kwasowość żołądka. Dzisiaj nie będę mówić generalnie o mojej całościowej diecie, tylko powiem o konkretnym produkcie, o konkretnym produkcie, który jem, o konkretnym pożywieniu. A więc jest to kasza jaglana. Kasza jaglana, zapewne osoby z wrażliwym żołądkiem, mającym problemy z nadkwasnością żołądka, z wrzodami, z nadżerkami, wiecie, że kasza jaglana jest bardzo zdrowym produktem. Ja myślę, że można nazwać to zbożem. Jest to jedno z najstarszych zbóż znanych ludzkości i ma właściwości obniżające kwasowość żołądka i dodatkowo podczas trawienia wytwarza się jakiś taki śluz, który pokrywa śluzówkę żołądka i przełyku, więc jeszcze jest to taka dodatkowa ochrona. No ja kaszę jaglaną jem prawie codziennie i bardzo często jem ją z duszonymi jabłkami. Duszone jabłuszka. Daję po prostu troszkę masła, troszkę cynamonu, kraję jabłka na takie cieniutkie plasterki i po prostu je duszę. No. Nie smażę, tylko duszę. Kaszę gotuję w osobnym garku, wrzucam po prostu do wody. Ja nie solę wody, ale jeżeli ktoś chce, to sobie oczywiście może tą wodę osolić. No kaszę trzeba długo gotować. Kaszę jaglaną się długo gotuje. Od momentu zagotowania mniej więcej 20 minut schodzi, aż ona tak rozmięknie. No. Ja osobiście polecam właśnie, żeby poczekać, aż kasza jaglana tak bardzo rozmięknie, czyli te 20 minut trzeba poczekać, bo jak nie rozmięknie, no to ona nadal może być w jakiś sposób, no możemy po prostu uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, czyli jak ona będzie nadal taka twarda, taka troszkę kamienista, no to myślę, że może jeszcze bardziej drażnić nasz żołądek, dlatego polecam, żeby ona się zrobiła taka papkowata. Później jak to się wszystko zagotuje, to uduszone jabłka wrzucamy do kaszy lub kaszę do uduszonych jabłek, mieszamy to i jest świetne śniadanie. Ja rozumiem, że komuś może się teraz wydawać, że kasza jaglana i duszone jabłka, no to tak bardziej deserowo, ale ja osobiście uważam, że jest to dobre śniadanie, takie być może niedoceniane przez wiele osób lub może nieznane przez wiele osób, ponieważ no na śniadanie to z reguły kojarzymy sobie coś, co jest takie bardziej wartościowe, bogate w białko, węglowodany. Natomiast no, kasza jaglana również jest dość bogata w białko, bo z tego, co mi się udało już wielokrotnie wyczytać, to 100 gramów kaszy jaglanej, ja tutaj mam właśnie 100 gramów, zawiera około 11-12 gramów białka, więc całkiem sporo. Zawiera naprawdę dużą ilość fosforu, magnezu, czy teraz na przykład jak ta pora taka jesienna idzie, to w ogóle magnez jest mega ważny. Dlatego ja uważam, że jest to pełnowartościowe śniadanie, a jeśli chodzi o jabłka, no to znowu dostajemy zaszczyt witamin, no i wiadomo, że jabłko to jest jedno z najzdrowszych owoców znanych ludzkości. Także taki krótki film, tak jak mówiłem, powiem tylko o tym jednym posiłku, który ja stosuję, a dlatego będę trochę nagrywać filmów na ten temat. Na temat diety refluksowej, diety przy wrażliwym żołądku, diety przy nadżerkach, wrzodach żołądka.
ponieważ no, sam jakby, że tak powiem, projektuję te swoje śniadania, już wymyślam, żeby nie popaść w jakąś taką rutynę i jeść codziennie to samo, co zalecił gastrolog, tylko sam staram się coś wyszukiwać, coś projektować i wiem, że dużo osób je kaszę jaglaną, ale mało osób je właśnie z jabłkami i dlatego właśnie taki mój przykład, taka moja propozycja, że można sobie tak fajnie urozmaicić. I uwierzcie mi, że kasza jaglana z jabłkami duszonymi jest naprawdę pyszna. No i ja uwielbiam i ja nie jem tego tylko dlatego, że mam problem z żołądkiem, jakieś tam nadżerki, tylko po prostu to też bardzo lubię. Więc takie dwa w jednym, korzyść w postaci ochrony żołądka, no bo kasza jaglana jest zasadotwórcza, no to już wiemy. Korzyść w postaci ochrony żołądka i korzyść w postaci właściwości takich smakowych. Ja się tym delektuję po prostu. No, mi się woda już właśnie tutaj gotuje, jabłka też już się duszą fajnie, więc wrzucam kaszę jaglaną, czekam 20 minut i widzimy się za 20 minut. To znaczy, widzimy się za chwilę. Już 20 minut minęło, kasza z jabłkami jest już gotowa, no tak to wygląda. Może nie wygląda to apetycznie, wizualnie nie jest to dzieło, tak? Nie jest to dzieło, pewnie Picasso czy inny artysta by się pod tym nie podpisał, ale walory smakowe są naprawdę bardzo dobre, szczerze mówiąc polecam. Jeśli ktoś lubi jabłka i ktoś lubi kaszę jaglaną, to ten miks na pewno Wam posmakuje. I moi drodzy, przede wszystkim jest to syte, tak? Przede wszystkim jest to syte, poczujecie się na pewno nasyceni, nie będziecie głodni. Ja nawet przez parę godzin czasem nie jestem głodny po tym. No i tak jak mówię, i z ochroną dla waszego żołądka, kasza jaglana, zasadotwórczy produkt, jabłka, jeden z najzdrowszych owoców. Ja oczywiście tego nie słodzę dodatkowo, to od razu podkreślam, że nie słodzę. Dodaję jakąś tam minimalną ilość cynamonu do smaku i po prostu jemy. No jeszcze, o właśnie, tak to wygląda, taka jak to się, ja słyszałem takie określenie mama łyga, nie, taka papka, ale chodzi o jej walory smakowe i walory zdrowotne są nie do przecenienia. Przypominam dla osób nowych na tym kanale, że ja mieszkam w Szkocji i właśnie te vlogi są kręcone ze Szkocji, najczęściej z Edynburga, no bo to jest miasto, w którym mieszkam, ale bardzo dużo podróżujemy po Szkocji, po północy Szkocji, po tych dzikich terenach, tam jest naprawdę przepięknie. Także dla nowych osób, które właśnie jakby zostały przyciągnięte poprzez ten film, chciałem właśnie to powiedzieć, chciałem się przedstawić. Na tym kanale właśnie mówię o życiu w Szkocji, mówię też właśnie o diecie, no bo ten film was przyciągnął, to więc mówię tutaj o zdrowej diecie dla refluksowców i osób mających problemy z żołądkiem. Mówię tutaj o autyzmie, ponieważ wychowuję tutaj w Szkocji autystycznego syna. Mówię też również tutaj o chorobie Meniera, ponieważ sam jestem chory na tak zwaną chorobę Meniera. I pokazujemy generalnie Szkocję, pokazujemy tutaj piękną przyrodę, zapuszczamy się w najdziksze, najbardziej dzikie, bo najdziksze to troszeczkę tak nie po polsku, najbardziej dzikie rejony Szkocji, także naprawdę tu pokazujemy też piękne ujęcia, nie tylko z kamery, ale również z drona, opatrzone często piękną, nastrojową muzyką, także zapraszam do pozostania, zapraszam do subskrypcji, ja zrobię wszystko, żebyście nie żałowali. Dziękuję, trzymajcie się, ja zabieram się teraz do jedzenia.